Wspomnienia absolwentów. Stanisław Ryszko, absolwent 1932 roku, pierwsze dwudziestolecie Janowskiego Gimnazjum. W czasie wojny nie było możliwości zorganizowania w Janowie Lubelskim szkolnictwa. Nie prowadzono także tajnego nauczania. Jedynie pojedynczy nauczyciele udzielali korepetycji niewielkiej liczbie uczniów. Stefan Wlekliński pełnił funkcję dyrektora w latach szkolnych 1930-31, 1932-33. Był on dobrym pedagogiem, wymagającym nauczycielem, sprawiedliwym i obiektywnym w ocenie. Chętnie uczestniczył w zajęciach sportowych z młodzieżą, takich jak jazda na nartach, saneczkowanie, wycieczki do lasu. Zginął śmiercią tragiczną w czasie okupacji, rozstrzelany w Lublinie w jednej z pierwszych egzekucji. Budynek, w którym mieściło się gimnazjum od roku szkolnego 1924-25, był odpowiednio dostosowany do wymogów szkolnych. Na parterze i na piętrze mieściły się dwie sale, korytarze, z których wchodziło się do sal klasowych. W sali na piętrze organizowano różne zabawy, apele i tym podobne. W tym budynku gimnazjum mieściło się do wybuchu II wojny światowej, ponieważ już we wrześniu 1939 roku spłonął on wraz z częścią Janowa. W 1917 roku Janów Lubelski znajdował się pod zaborem austriackim. Austriacy dali Polakom większą swobodę niż Moskale. Skończyły się prześladowania narodowościowe, a administracja powiatowa została przekazana w ręce Polaków. Ówczesny starosta powiatowy Cisło gorąco poparł inicjatywę grona światłych obywateli miasta i udało się przeprowadzić uchwałę Sejmiku Powiatowego przyznającą odpowiednie fundusze na założenie i utrzymanie w Janowie Lubelskim szkoły średniej. W dniu 1 września 1917 roku zostało otwarte czteroklasowe gimnazjum męskie, aby w rok później uzyskać prawa ośmioklasowej szkoły średniej. Stopniowo otwierano dalsze klasy. Także w 1922 roku gimnazjum wypuściło pierwszych maturzystów. Początkowo gimnazjum było szkołą męską i dopiero w roku szkolnym 1920-21 zostało szkołą koedukacyjną. Ze względu na to, że gimnazjum miało status szkoły prywatnej z prawami państwowymi, dlatego w zależności od sponsora zmieniała się kilkukrotnie nazwa szkoły. W latach 1917-18, 1919-20 było to filologiczne ośmioklasowe gimnazjum imienia kanclerza Jana Zamoyskiego, Sejmiku Powiatowego w Janowie Lubelskim. W latach szkolnych 1920-21, 1926-27 ośmioklasowe gimnazjum koedukacyjne imienia kanclerza Jana Zamoyskiego, Sejmiku Powiatowego w Janowie Lubelskim.